Dzień dobry, kochani! Dzień dobry! Witam serdecznie do czytania z kart anielskich z Grace. Ja jestem Grace, a to czytanie jest na rok 2017. Uff! Kochane moje, drogie skorpiony! Otóż jesteście drugim znakiem, dla którego robię czytanie. Najpierw był raczek, teraz jest skorpion, a potem będą rybki. Wreszcie zaczynam od znaków wodnych, bo zawsze były biedne ostatnie. Teraz, kochani, przede wszystkim kończymy rok 2016. Dziękuję serdecznie Wam za to, że oglądacie, że komentujecie, że dzielicie się tymi moimi filmikami z innymi, którzy na pewno też potrzebują wiedzieć to i owo, co ich czeka. I może coś podpowiedzieć. Także dziękuję za to, że subskrybujecie. To jest dla mnie ogromnie ważne. Mam nadzieję, że słuchacie dziennego czytania, jednej karty na każdy dzień. Specjalnie dla Was robione, żeby podpowiedzieć coś dodatkowo, co Was czeka. Albo co zrobić w danym dniu, co jest ważne, co podpowiadają anioły. Także, kochani, dziękuję wszystkim moim patronom z całego serca za to, że jesteście, za to, że wspomagacie mnie, za to, że jesteście ze mną. Okay? Kocham Was bardzo, dziękuję serdecznie i będę witać każdego nowego patrona, który zasubskrybuje na patron.com. Link jest pod spodem. Jest to dla mnie ogromnie ważne, bo daje mi możliwość iść naprzód. Dziękuję tym, którzy mieli czytania ze mną, portret astrologiczny, numerologiczny, czy cokolwiek, jakikolwiek ze mną kontakt. Kochani, jesteście cudowni, wspaniali. Dziękuję Wam z całego serca. Następna, ostatnia uwaga do tych, którzy może pomyślą, a to nie jest tak może w 100% dla mnie. Zawsze, a zawsze oglądajcie jeszcze aspekt, czyli oparty na dokładnej dacie urodzin, a jeżeli tego nie znacie, to pozycję księżyca, ponieważ tam będą dodatkowe informacje. Ja sama po sobie wiem, że coraz więcej sprawdza mi się, jeśli chodzi o położenie księżyca, niż cokolwiek innego. Nowe miejsce na rok 2017, czytanie. Nowe miejsce, nowy rok, nowa ja. Wszystko jest nowe, kochani. Trzeba się zmieniać. Zmiana to dobra rzecz. Jeżeli idzie się w stronę powołania i głos serca naprawdę jest cudownie. Mówię to do Was, kochane moje drogie skorpiony, ponieważ już mam wyłożone, już wiem, co będzie i dla Was to jest ogromnie ważne. Widzicie, pierwsze to jest dla Was osobiście, potem Wy, rodzina, znajomi, potem Wasza praca, biznes, kariera, potem Wasze zdrowie, potem to, co może być nieoczekiwane i na koniec podpowiedzi z drugiej strony, spiritualistyczne. Zaczyna się i to były te trzy karty dla Was. To wręcz wypadły mi, jeżeli pójdziecie oglądać na stronę amerykańską, to będziecie widzieć, dosłownie wyskoczyły z rąk i ta była numer jeden, sprawiedliwość. Sprawiedliwości stanie się zadość. Rok karmiczny dla Was, moje drogie skorpiony. Czy po tych lekcjach Saturna nauczyliście się czegoś, czy nie? Jeżeli nauczyliście się, zostaniecie wynagrodzeni. Jeżeli nie, czeka Was sprawiedliwość karmiczna. Ósemka to karma, także ten miecz, który widzicie. To jest symbol prawdy. To jest symbol sprawiedliwości. To może być karmiczna, czyli spirytualistyczna, a może też być naprawdę sądowa, bo reprezentuje też ta karta sąd. Okay? Osądzenie, wydanie wyroku. No i teraz, jeżeli powiedzieliście prawdę, jeżeli postąpiliście słusznie, to wyrok pójdzie oczywiście
po waszej stronie, dobrze wszystko będzie. Jeżeli nie, to nie, będziecie wiedzieć. Nie ma inaczej tego tu powiedzieć. Sprawiedliwości stanie się zadość. Prawda jest tu najważniejsza, bo jeżeli nawet coś się ukrywa, zatai, to może w sądzie można oszukać, ale nie można oszukać karmy tej sprawiedliwości po drugiej stronie. Aniołów nie da się oszukać, oni doskonale wiedzą, co się dzieje. Nawet u Kowalskiego w piwnicy. Jest taki żart, ale to prawda. Nie tylko w kościele, ale także u Kowalskiego w piwnicy. Więc ta sprawiedliwość wreszcie nastąpi, stanie się. To jest rok i to jest główna rzecz. Czyli ten rok będzie dla was, ja już widzę po tym wszystkim, co tutaj jest. Będziecie mówić prawdę, będziecie postępować słusznie, nie będziecie próbować niczego, żadnych kombinacji, to naprawdę rok będzie wspaniały dla was, moi drogi skorpiony. Będzie magiczny, wszystko się spełni, ok? Ale idźmy dalej. Dziesiątka, a to jest 2017, jeżeli dodacie 2017, to jest 10. Więc to jest dla was ten rok naprawdę bardzo ważny, gdzie czas, żeby zrzucić z siebie wszystko to, co nie służy, co nie ma sensu, co jest toksyczne, trujące was. Gdzie trzeba się tego pozbyć. Ok? Trzeba to zakończyć i wreszcie pójść w stronę słoneczną, w stronę pozytywną, w dobrą dla was stronę, gdzie wasze serce was woła. Okay? Czyli ten cały ciężar, ja widzę, że wy zrzucacie siebie i to od razu na początku roku. Się nie dziwiła, żeby od razu nie w styczniu. Zrzucacie to wszystko, być może niektórzy dostaną nawet wyrok i będzie po waszej stronie i nagle się poczujecie, wow, wreszcie żyję. Okay? Może to będzie bardzo mało osób, ale dla kogoś to będzie. Siódemka, to jest Radwan, gdzie pędzą dwa konie tak normalnie. I znowu dwa, jako sprawiedliwość, bo musi być balans, ok? Nie może jeden pędzić w lewo, drugi w prawo, bo wy się wywrócicie. Ok? Dlatego konie właśnie mają to coś na oczach, żeby szły tylko prosto przed siebie. Więc jeżeli ty będziesz szedł, skorpione, w stronę prawdy i nie będziesz, tu mi się przydało zakręcić, tu by ci się przydało może powiedzieć to, co chcę słyszeć. Jeżeli tego nie zrobisz i tylko będziesz szedł, szła za prawdą, za to, co słuszne według ciebie, za głosem serca, za sprawiedliwością, to i sprawiedliwości dostąpisz, że wszystko będzie ok. Osiągniesz zwycięstwo. To jest sukces. Jeżeli zrobisz to, co właściwie 7, to jest spirytualistyczny sukces. Czyli dobro zostanie wynagrodzone, zło ukarane. Ten Saturn siedział u was wystarczająco długo. Ja mam nadzieję, że lekcje się nauczyliście, kochani. Potem dla rodziny, dla znajomych i dla was. To jest magik. Rok numer 1, no bo 10, 1 i 0 to jest 1. I macie przed sobą wszelkie możliwości. Ja was, dużo was widzę, albo przeprowadzonych, albo rozwiedzionych, albo rozwodzących się, albo odchodzących od czegoś, kogoś. I stoicie właśnie na nowej drodze, i to może nawet w samym styczniu, styczeń, luty, marzec. Stoicie i mówicie, ok. Co ja chcę, żeby się stało? I teraz uważajcie. Macie myśleć, mówić i śnić tylko o tym, czego chcecie, czego pragniecie. Jeżeli jest coś negatywne, czegoś się boisz, czegoś nie chcesz, o tym nie mówisz, nie myślisz, to w ogóle nie istnieje. Istnieje tylko to, czego naprawdę pragniesz. Bo to się stanie w 2017 roku dla ciebie, drogi skorpionie. Więc jeżeli będziesz myśleć i mówić o tym, czego nie chcesz, prawie ci gwarantuję, że też się stanie.
To jest magiczny roh, ale to jest miecz obusieczny. Tnie w obie strony. Myślisz o dobrym, stanie się dobro. Myślisz o tym, czego się boisz, też się stanie. Już nie można chyba tego wyraźniej powiedzieć. Stoisz na nowej drodze. Chcesz pójść w stronę, gdzie woła cię serce, pójdziesz tam. Jeżeli chcesz pójść i pójdziesz tam, nie chcesz, tylko inni chcą, żebyś gdzieś poszedł, drogi Skorpionie, i tam pójdziesz, niekoniecznie będzie to dobre dla ciebie. Ale widzę, że pójdziesz w dobrą stronę, dlatego że jest sukces. To jest Archanioł Gabriel, który mówi: osiągniesz sukces. Osiągniesz sukces. Pokonasz wszystko to, czego nie chcesz, i pójdziesz tam, gdzie naprawdę zechcesz być. I tylko tak sobie Skorpiona wyobrażam. To, co mówisz, to, co się modlisz, to, o czym myślisz, co jest też formą modlitwy, to przybliży ciebie do tego, czego pragniesz. Także przybliży cię do osoby, której pragniesz. Więc znowu uważaj, jesteś magikiem. Będziesz myśleć o osobie, która jest toksyczna i dla ciebie niewłaściwa, będziesz nią. Albo przyciągniesz taką osobę do siebie. I to będzie karma. Znaczy, że jeszcze trzeba się czegoś uczyć. Albo będziesz pozytywna, pozytywny, drogi Skorpionie, i będziesz myśleć: o, tak się chcę czuć przy tym nowym partnerze czy partnerce. Tak chcę być w nowej pracy. To wszystko też do ciebie przyjdzie. Więc myśl i staraj się wyobrazić tylko to, czego pragniesz w roku 2017 i reszcie swojego życia. Bo to jest numer jeden. Zaczyna się ciągnąć dalej. Widzę, to jest dla praca, kariera, biznes i tak dalej, że twoje marzenia jakieś się spełnią. Spełnią, co znowu uważaj, żeby się spełniły te, które naprawdę pragniesz, a nie czego się bałaś. Twoje marzenia się spełnią. Stanie się to, o czym zawsze marzyłaś. I naprawdę w ciągu 9 miesięcy ja cię widzę jako osobę, która jest szczęśliwa. Czyli dużo z was, wielu z was dokona właściwego wyboru. Nie pokieruje się strachem, bojaźnią i tego, co powiedzą, tylko naprawdę spełni się. I przez to życie wasze naprawdę stanie się piękne. Teraz, skoro poprosiłeś o pomoc, aniołowie usłyszeli i zechcą ci pomóc. A więc zejdź im z drogi, one zrobią to po swojemu, ale zasługujesz na boską pomoc i dlatego jej dostąpisz. Anioł, który prowadzi dzieci, tak jak na moim obrazku za mną, mówi: okej. Ja pomogę ci, jeśli mnie poprosisz, ja pomogę dojść ci do tego, czego pragniesz. Ale słuchaj znaków, obserwuj swoje sny, staraj się też mi pomóc, żeby w ogóle dojść do tego, o czym ja mówię i gdzie cię prowadzę. Więc jeżeli twoja intuicja ci mówi: idź tam, to znaczy idź tam. Nie kieruj się logiką. Nie próbuj posługiwać się wtedy intelektem i zadawać pytań, dlaczego, to przecież sensu nie ma. No bo jak tak, to też nigdzie nie dojdziesz. Okay? Anioły zechcą ci naprawdę pomóc, jeżeli poprosisz. Zdrowie. Myśl tylko o tym znowu, czego chcesz. Ale jest to też trójka. Trójka jest optymistyczna. Trójka jest po prostu urodzona szczęśliwa. Trójka komunikuje się wyraźnie. Czego chce, czego pragnie. Jeżeli ktoś tego nie potrafi zrozumieć albo go to nie obchodzi, trójka się odsuwa i więcej się z tym nie ciąga. Nie bawi się już dłużej. Tymi, którzy nie chcą zrozumieć, którzy chcą bardzo logicznie myśleć, no, to nic z tego nie będzie. Okay? Skorpion, ryby i raki są bardzo spirytualistyczne. Jeżeli wy, kochani, nie słuchacie głosu serca, no to ja już wam też nie mogę pomóc.
Spędź czas z kwiatami, z roślinami. Jeżeli jest zima, kup sobie olejek kwiatowy, różany na przykład na miłość, lawendę na to, żeby spać i wypoczywać, zrelaksować się dobrze, ok? Bo to Ci bardzo w 2017 roku pomoże. To, czego się nie spodziewasz. Albo Ty, albo ktoś nagle odejdzie. Ale to dobrze. To jest bardzo dobra nowina. Jeżeli coś nie służy, jeżeli byłeś w związku polegającym na uzależnieniu od czegoś, od kogoś, więc trzeba od tego odejść. A jeżeli, Skorpionie, to ktoś odchodzi od Ciebie, to dla Ciebie będzie przebudzenie. Bo zaczniesz iść w stronę pozytywną i nietoksyczną. A więc to jest bardzo dobra nowina, ale gdzieś jakiś może być koniec czegoś. Niektórzy z Was spotkają kogoś, kto jest tym kimś. Pod koniec roku widzę, druga połowa roku. Jeżeli nie macie kogoś, jeżeli coś się skończyło, to możecie wreszcie spotkać tę osobę, która będzie tą właściwą, dlatego że tyle pracy wykonaliście, tyle prawdy powiedzieliście, tyle karmy się spełniło i osiągacie sukces i wtedy dopiero spotykacie właściwą osobę. Wasze wszystkie marzenia są w zasięgu ręki. Po co sięgniesz? Po co sięgniesz? No i ostateczne wiadomości z drugiej strony. Przyjrzyjcie się tej karcie. To możecie być Wy. Stoicie i myślicie. Teraz pytanie, o czym myślicie? Ale myślicie do tego stopnia, że aniołek przychodzi i ofiaruje Wam coś. I oferuje nową miłość, nową pracę, nowe możliwości, nowe pomysły, nowe idee, a Wy... Tak to było fajnie z tą osobą. O, tak to było fajnie na wakacjach z tamtą osobą. Czy w takiej sytuacji. A to, co przed Wami? To, co Was już prosiły anioły, bo Wy prosiliście o pomoc i prowadzę Was tam, a Wy tego nie widzicie. Bo ciągle siedzicie w przeszłości. Ominiecie to, co dobre. Inni chcą coś opublikować. Coś może namalowali, coś napisali, coś skomponowali. I teraz tego nie pokazują wszystkim, bo jeszcze to nie jest perfekt. To jeszcze nie jest idealne, to jeszcze nie jest tak do końca. I Archanioł Gabriel, ten od komunikacji, mówi, pokaż to innym. Ponieważ jeżeli zechcesz, żeby było coś perfekt, to się nigdy nie stanie. Tylko opóźniasz i opóźniasz, opóźniasz swoje własne zwycięstwo. Duchowe, publiczne. No i wreszcie Vanessa. Ostatnia wiadomość. Mówi, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, wątpliwość, to mój drogi Skorpionie, w roku 2017 zapytaj siebie samą, czy to, co postanowię zrobić, przybliży mnie do mojego przeznaczenia życiowego, do tego, czego moja dusza pragnie, do misji mojej duszy, czy też mnie oddali. I w ten sposób będzie o wiele łatwiej podjąć decyzję. Kochani, macie bogaty rok, pewno wysłuchać trzeba parę razy tego filmiku, bo rzeczywiście wiadomości jest mnóstwo. I ja widzę, że macie całą magię przed sobą. Macie mnóstwo możliwości, tylko pytanie jest, czy z tego skorzystacie, czy nie. Czy pójdziecie drogą, gdzie woła Was serce, czy będziecie patrzeć w przeszłość do tyłu i przegapicie. To już od Was zależy.
Ale mam nadzieję, że będzie tak jak Archanioł Gabriel mówi, sukces, sukces, sukces i sukces. Że wszystko to, co niedobre, zakończycie i będziecie prawdziwymi magikami. I że życie będzie absolutnie cudowne w 2017 roku i potem, bo jedynka jest tylko początkiem. Także kochani, mnóstwo szczęścia i miłości i super zdrowia w 2017 roku. Przysyłam Wam mnóstwo całusków, mnóstwo uścisków i do kolejnego razu.